mamy więcej ekip niż w tamtym roku. Mamy też nową kategorię, duety. Zobaczymy, jak się przyjmą. Może od następnego roku rozwinie się jeszcze ta kategoria. Generalnie w tym roku jest około 400 solistów, 40 zespołów i jest około 20 duetów z całego naszego województwa, plus jeszcze są z województw ościennych, bo jest z opolskiego, jest Kielc też studio tańca. Także jak co roku, są stali bywalcy i są nowi. Od paru lat jest przedział wiekowy od 7 do 20. I są trzy grupy wiekowe, do 11, do 15 i do 20 lat. Trzymamy się tych przedziałów wiekowych. W tym roku najwięcej ekip i najwięcej uczestników jest w kategorii średniej, czyli 12-15. Oceniają pan Sebastian Krupa z Łodzi, pan Dawid Mulaczyk z Poznania i pan Krzysztof Hamera z Zielonej Góry. Także wszyscy są spoza regionu, w miarę obiektywnie oceniają w związku z tym. Można już śmiało powiedzieć, że to jest największa tego typu impreza taneczna w regionie? Jedna z największych, ale na pewno najstarsza. Mająca najdłuższą tradycję, bo wszystkie pozostałe powstały parę lat temu, a my już jesteśmy 15 lat na rynku, ponad 15 lat na rynku, także mamy najdłuższą tradycję. Nie wszystkim edycjom, nie łam się, towarzyszyły turniej. Na początku, pierwsze dwa lata, były to głównie projekty skierowane na szkolenie się, czyli warsztaty. Dopiero turniej wszedł w 2005 roku pierwszy raz. W Domu Muzyki i Tańca był pierwszy. Dosyć tak ostro, żeśmy weszli na rynek. Potem trzeba było się troszeczkę cofnąć. I wróciliśmy. Od 2008 już jesteśmy cały czas z turniejem i warsztatami.